Hej, cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a jakże, kurwa, może być kto inny? Oczywiście, że może być, ale nic nie zastąpi takiego rzynawci militariów jak mnie. No dobra, może parę osób na YouTubie, przynajmniej na polskiej scenie YouTuba. Słuchajcie, zrobiłem rzecz kolejną, a mianowicie... Co prawda nie osiągnąłem jeszcze setnego poziomu karnetu bojowego, ale do tego już jest blisko. Natomiast zrobiłem wszystkie siatki celownicze na celownikach typu holograficzny. Tak, zrobiłem to po, no, że tak powiem, w chuj długim czasie. Zmienię sobie tylko właśnie owy celownik. Słuchajcie. Czy było to trudne i ciężkie? I tak, i nie. Oczywiście mamy pierwszą siatkę standardową, domyślną. Następnie mamy krzywa spadkowa, zadanie proste, gdyż zabić 200 wrogów używając celownika Holocorp Combat. Następnie siatka wiedźma, należy trafić w głowę 50 razy z celownika Holocorp Combat. Następnie siatka wysepka, trzeba zabić 200 wrogów używając holograficznego APX-5 i żeby mieć przywoływacza 50 trafień w głowę za pomocą holograficznego APX-5. Podobnie sprawa ma się z orbitą, 200 wrogów i walka bezpośrednia 50, tylko że tym razem z celownika PBX Holo 7. Następnie wschód słońca należy zabić 200 wrogów używając dowolnego celownika holograficznego. Żeby mieć złe oko, również używając dowolnego celownika holograficznego 50 trafień w głowę. I ostatnia, może nie najtrudniejsza, ale najżmudniejsza jest niebieska kropka, gdzie trzeba 150 razy zabić 3 wrogów w jednym życiu, właśnie używając dowolnego celownika holograficznego. Tak więc teraz sobie z tą niebieską kropką zagram, żebyście widzieli. Oczywiście siatka, jak i sam kamuflaż, który w tej chwili mam na broni, musi zostać zaliczony. Czyli wbić serię zabójstw. Bez względu na to, czy będzie to seria zabójstw 5, 10, 50, czy na 3, czy kuźwa minus 5. Ja po prostu wtedy zaliczam, że to zostało wykonane. W poprzednim materiale, w pierwszym zaś, okazało się, no, że będą 4, a nie 3. No, ten jest teraz drugi. Dobra, zobaczymy, co to też pójdzie. Mapa wakant. Oczywiście w trybie drużynowy mecz śmierci, bo jak żeby inaczej. Oraz w ciężkim rdzeniu. Okej, dobra, dobra, dobra. No, coś tu, no dawać. No, już puszczać. Bo albo sobie pójdę po coś do picia. No. Bardzo dobrze. Tylko dlaczego w drużynie koalicjantów? Ja chcę być w drużynie wiernych. Bo gram Azurem. I lubię grać Azurem. Bo tak. Dobra. Oczywiście M13, jak wygląda niebieska kropka, proszę, pięknie, ładnie wygląda, duża przejrzystość celownika. Zoiler 99, zamknij paszczę, bo ci naszczę.
moim pociskami kalibru 5,56 mm NATO. Wyjdzie ktoś? Musi wyjść. Fuck you! Pierwsza krew. Suka! La flechete, czy jak mu tam. A tu ktoś będzie. W ostatniej chwili zauważyłem ten laser, tak naprawdę. Nie widziałem gościa, ale widziałem ten laser. Aha! Czyli gościu idzie tędy. Chyba. A nie, zabili go. Mnie też. O, ale tamtego... Tą Ibizę też zabili. Tam widziałem przeciwnika, kurwa. Chodź tu. O kurwa, swojego zabiłem. A tu przecież ktoś ma. A, to był ten. Ja myślałem, że to był jakiś przeciwnik czy coś, a to był mój po prostu. Musi też ten przyjść. Jak nic. No chodź. Kurwa. Pięknie. Pięknie, żeś mi się podstawił. Gratuluję, kurwa, umysłu, który masz spierdolony po całości najwidoczniej. Za mną? To był mój, nie? Prawie umarłem. Zemsta, skurwysynu! Zabiłem, zastrzeliłem cię termitem. Zastrzeliłem, kurwa! Zabiłem! Termitem, zastrzelić termitem, tak! Gin! Tak, przeładowanie nie broni, nie patrząc się na żadne... Jeb się. Gdzie to kurwa jak tu jest? No. Dobra, tak więc zarówno kamuflaż, jak i siatka celownicza uważam za zaliczone. Przecież kurwa strzeliłem w niego i nie zginął. Do kurwa pana. Jezus Maria, co za okrutna gra! Cytując klasyka, co za okrutna gra! Ja pierdolę! Postawię piwo temu, kto wie, z jakiego to jest filmu. Tu jest. Dobra, przy okazji jeszcze sobie kamuflaże na wyrzutnie rakiet pila robię. Kurwa! O, widzicie! Pila robię! Tudzież powinno być napisane piła albo strzała, bo to jest tak naprawdę strela. Francuska. Tak, francuska kurwa. chcę powiedzieć japońska, ale to jest rosyjska. Czekaj, gdzieś tu kurwa było counter PSP, nie? Albo już się zniszczyli? Ale pięknie siadło mu w paszczę!
Nawet nie wiedział, co go zabiło. Bardzo kuźwa dobrze. Zaczekam tutaj na jakiegoś patafiana. Właśnie na ciebie. Kurwa mać, spierdoliłeś mi, spierdolił mi drugi. Zaraz wyjdzie trzeci, kurwa on umrze, mówię wam. Wyjdzie trzeci, on zginie, jak nic. Wiecie co, ja sobie przeładuję. Ja sobie zaczekam se tutaj. No dobra, stąd mi kurwa nikt nie przyjdzie. Jaki skurkowaniec! Fuck! Ale się dałem teraz zrobić. Ja pierdziule. Za bardzo przeszarżowałem. Jest, przy okazji muszę sobie... Spidalaj! Spidalaj! Co jest kuźwa? To jest przeciwnik czy kichu? Nie wiem. Wow! Ja pierdolę! Ale swojemu jebłem. Ja! Ja pierdolę! Co za okrutni ludzie! Odblokowano mroczne spiski. Kurwa. Mroczne spiski, odblokowałeś kamuflaż. Jaki mroczne spiski? Co kurwa? No, kamuflaż odblokowałem. No ale jaki? No niech zgadnę, w to miejsce. Dokładnie. Wrogi rada na osobisty pamiętnik. Tam widziałem typa. No to wychodzi. Kurwa. A tu jest to. Rakieta piechu! Zwycięstwo! 75 do 552. Jak pięknie dostali w pierdol. Co prawda są na minusie tylko 23 po zabójstwa, no ale jedna. O, tutaj gość ma 91. Jakiś kurwa debil. 11 do 9, no. Nie jest źle, ale wbiłem, zaliczyłem sobie kamuflaż i tego. I siatkę celowniczą. Dobra. Tak, poziom 99. Nawet dwa kamuflaże. Mroczne spiski i ostre krawędzie. Dopuścić lobby. Tak jest, dobra. Okej. To ja tutaj... O, kamuflaż jakiś. Jałowe ziemi mając opartą broń. No, nawet nie wiedziałem, że jakiś kamuflaż to nie 13. Ale okej, dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra, skoro mam zrobione kolimatory, skoro mam zrobione celowniki holograficzne, to wiecie co? Zobaczę trzy celowniki typu Acog. Odblokowuję celowniki dla wszystkich broni z optyką Acog. Nie! No, tak więc już wiem, jakie siatki będę teraz robił. Oczywiście na Acogach. Chociaż nie jest to do końca tak nazwane, że to są celowniki typu Acog. O tutaj. Ostre krawędzie. No, tu już wszystkie kamuflaże porobione. Pitole. Ja pitule! Dobra, tutaj nie wiem, tutaj, o, tu, no, tutaj też. Dobra, tak więc to był taki szybki odcinek. I cóż, ja zabieram się za zdobycie ostatniego poziomu karnetu bojowego. Tak więc w momencie, kiedy wy pewnie widzicie ten materiał, ja gram w coś zupełnie innego. Prawdopodobnie w Battlefield 5. Albo w zależy w co, albo strzelbę robię, właśnie, nie, w momencie kiedy wy to zobaczycie, no, ja
pewnie będę grał właśnie w Battlefielda 5, a jeszcze zanim będę grał w Battlefielda 5, będę robił strzelbę. No, tak więc to tyle. Dzięki, taki szybki materiał, dzięki za uwagę. Do następnego, trzymajcie się, pa pa!